Siemanko, witam was w londyńskim krajobrazie. Ja jestem Skyscraper, a to jest wyścig po obrazy mistrzów. Kontynuujemy naszą grę. Zobaczmy jak tam... Ojeju, ojeju, to plantacje. Nie, na początku naszej rozgrywki trochę odwiedźmy nasze plantacje. Bo ciężko widzę, ale... pracują. Niech pracują. 16 ton, nie jest najgorzej. Dobra. Bombaj. Tak, podburzeni zostali przez kogoś. Ale ktoś tam pracował i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, że ktoś tam pracował. Dobrze. Colombo, Heather była w Colombo. Też sobie założyła plantację. Czy podburzyła mi pracowników? Nie, podburzyła mi. Ale... widać, że nie przyszło jej to z korzyścią. Tylko kasę wydała. Dobrze. Mombasa. Magazyn. 12 ton. A plantacja jak wygląda? No, powiedzmy. Nie biorę na nic. Duala. Skromny mamy, ale... 17 ton, dobra. Ładnie. Abidjan. Ten Abidjan, najsłowiutko Abidjan. Nic nie bierzemy. Abidjan jedynie mnie tylko na razie tu martwi. No ładnie, tu jest ładnie. Uhu! 86 ton. Pięknie. Dobra, za 10 dni w Lizbonie jest, to i tak nie pojedziemy na tę licytację. Ale myślę, że na kolejną już byśmy pojechali. Dobrze. Trochę podwyżki. Jest. Teraz trochę po kasę. Tutaj nie spodziewam się kokosów właśnie. Ale zawsze coś. I do Londynu po kasę. I następny. Pomagam staruszce przejść przez ulicę. Zachowanie spotyka się z aprobatą przyjaciół z klubu. Twoja reputacja wzrosła 9. Yeah. Dobra. Następna licytacja gdzie będzie? A, dobra, ta gala coroczna. Okej. Okay. 300 tysięcy. Okej, następna licytacja. Nie wiadomo gdzie. Dobra, to pojedźmy może do... Puja. Aha, fajnie. Wujek jest Anną chyba. Czy z kimś. No trudno. Muzyczka nam dogrywa, to co zrobimy?
powrotem na plantację, myślę. Dobra, to jedźmy z powrotem na tę plantację. Będziemy tak doglądywać je, żeby się nic nie stało. Takiego poważniejszego. O właśnie. A widzę, że tutaj nasze racje żywnościowe przybywają. No i znowu sobotę została, ale tylko na dwa dni. Całe szczęście. Wow, co to było? No dobra. Tak jest. Trochę podnieść cenę. Raczej im pensję podniesiemy. Ładnie, 40 ton. Tutaj już mi w Colombo podburzają pracowników. Ale nie jest najgorzej. Albo oni coś sami burzyli. Też tak mogło być, ponieważ płacę mieli zbyt niską. Mombasa. Ale 37 dni w Amsterdamie. Myślę, że tam byśmy pojechali. Ale plantację zobaczmy. Dobrze. Tutaj podniesiemy troszkę pensję. Ładnie. Bardzo ładnie dzisiaj nam wydobywają uprawy. Tutaj nie było zbyt ładnie, ale nie zarażamy się tym. Wszędzie trzeba zrobić podwyżki, widzę. Dobra, jo. 33 dni w Amsterdamie. Myślę, że powinniśmy tam być. Czterech pracowników. Wam nie trzeba podnosić. Bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. Trochę się bogacimy, nie za wiele, ale jest dobrze. Plantacja nasza skromna. Ojeju, tu trzeba im dosyć dobrze podwyższyć. Dobrze. Idziemy do Nowego Jorku, kasę trochę zebrać. Dobra. No to już widzę więcej kasy. A i do Londynu. Do Londynu, do Londynu. Wszyscy do Amsterdamu jadą, niestety. Będzie konkurencja. No dobra, my też do Amsterdamu na tą licytację. Hotel jest nasz, więc nie płacimy nic i czekamy. 8 dni. No tak, jeszcze 2 dni. A i wszyscy oprócz Wilhelma są na licytacji w Amsterdamie. Będzie ciężko, wam powiem. Heather uczęszczała na tutaj na, można powiedzieć, takie korepetycje. A Anna, denerwujesz mnie, kobito. Ale tym razem mam więcej kasy, może wygram.
Ana, zobaczymy. Prezes pierwszy. Prezes drugi. A ty, skubana. 327. Prezes drugi. Ach, Hank. Musiałeś mnie przebić. Niestety Hank kupił. Ten obraz. No trudno. Dobra. Kolejna tura po naszych plantacjach. Ponieważ tu czas szybko leci, więc trzeba... ale tutaj podwyżki musiałem dać. Czas szybko leci, więc trzeba... W tej grze oczywiście też szybko leci. No, materia jest ładniej. No ja nie jestem niestety obecny. Jest tylko obecny dwie osoby, Heather oraz Anna. Zobaczymy. Kto wygra. No na razie prowadzę. Nieźle. Tu może mi zagrozić Anna oraz Heather, widzę. Ale Hank też nie jest bez szans. Najmniejsze szanse widzę ma Wilhelm. Oni zdobywają głosy, a my... No, teraz co, żali? Ojeju, Anna nas dościga. No, z Anną gryziemy dosłownie się po piętach, ale wygrałem. Wygrałem malowidło, które pasuje w galerii w mieście Lizbona. Dobrze, do Lizbony będziemy musieli pojechać. A my tu dotarliśmy na plantację. Za chwilę zawieziemy ten obraz. Za chwilę zawieziemy tylko naszą rundę po plantacjach. Przejdziemy. Wreszcie od dawien dawna zdobyliśmy jeden obraz. Co prawda nie na licytacji, ale... na loterii. Ale zawsze coś. Dobra, Mombasa. Nie, nie biegnę większą płacę. Zagalopowałem się trochę. Dobra. Duala. Dobrze jest. Abidjan. Dobrze, o. Wilhelma trochę zastrajkujmy. Dobra, do Rio. Bardzo ładnie tutaj nam pracują w Rio i bardzo ładna kasa będzie z tego. 107 ton, bardzo ładna z tego kasa będzie. W Berlinie następna licytacja będzie za 20 dni. Myślę, że tam też byśmy spróbowali szczęścia. Obniżymy. Nie za wiele. Dobra. Myślę, że do Nowego Jorku. Giełda.
400 tysięcy kolejne. To jest do Londynu. Zobaczymy, jaką kasę dostaniemy za tamto 107 ton. Tak jest. 52 tysiące. Nie najgorzej. Dobra, pojedźmy teraz do Lizbony. Lizbona gdzieś tu będzie, tak. Zanieść ten obraz. I pojedziemy do Berlina. Na tą licytację. Dostarczamy ostatni obraz w tym mieście. Pięknie. Dostarczyliśmy wszystkie obrazy, jak widzimy, w tym mieście. I jedziemy do Berlina z powrotem. W Berlinie widzę już jest Heather i Hank. A, malutko, za tydzień pobytu. Dobrze, zobaczymy. Nie rozumiem tego, ale okej. Chyba 11 punktów reputacji. Jest to 911. Nie wiem. Pierwszy raz takie coś widziałem. Taką informację w tej grze. No zobaczymy. Hank był na... uczestniczył w kursie. Na nurcie sztuki klasycyzm. Dobra. Ja tu widzę, że bez walki się nie... nic nie odbędzie. No tak, poczekamy chwilę. Wow! 900 tysięcy? No zarobiliście, widzę. Dobrze, że nic tu nie licytowałem. Jeszcze Heather licytuje 1 000 000 za ten obraz. Hank był na kursie, a coś mu to nic chyba nie dało. No ładnie. Dobrze, nie licytowaliśmy. Bo... kolejny robimy kurs. Bo to by nam nic nie dało. Kolejny kurs po plantacjach robimy. Więc... dobra. Teraz im totalnie spadła płaca. Ale wahania są w tym mieście, naprawdę. Z tymi płacami. Amstel 26 dni. Na razie tam nie idziemy. Musimy tu nasze plantacje. A czemu oni się burzą? Przecież płaca jest dobra. Ludzie! Czego stajkujecie? Nie czaję. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem dlaczego. No tutaj trochę podniesiemy im płacę. Są zadowoleni. Tam nadal stajkują. Wróćmy tam. No, teraz już nie. To było dziwne. Ale dobrze, sytuacja jest opanowana. Jak na razie. Plantacje. Dobrze, że chociaż ktoś pracuje. Dobrze. Duala.
Dobrze. Dobra, płaca, nie, na linię przekopiamy tam, nikogo tam nie podburzamy, dostaj, to była droga inwestycja, za droga, chociaż nie jesteśmy już aż tacy biedni, ale za droga inwestycja to była dla nas. Tu możemy postajkować trochę, podburzyć tych pracowników. Dobra. Idziemy do Rio de Janeiro. No, jadą sobie do Amsterdamu. Ludzie. Właściwie to tylko Anna. Skąd ta kobieta ma pieniądze? Tyle pieniędzy właśnie. Bo pieniądze to nie, ale tyle pieniędzy. Magazyn. Nie, nic nie bierzemy w tym przypadku. O, dużo jest osób w Amsterdamie. Tylko Wilhelm i Anna, bo Hank jest u wujka w Amsterdamie, więc... Dobra. Plantacja. Zadowoleni. Trochę podwyższymy im płacę. Nic nie bierzemy. Do Nowego Jorku. Znowu sobotarzysta. Ale niestety 8 dni. Więc będziemy tu 10 dni do Nowego Jorku czekali, aż pojedziemy. Jest masakra. Dopiero ruszyliśmy. Ciężko, ciężko. Dobra. Giełda. Do Londynu nie jedziemy. Licytacja następna jest w Paryżu. 26 marca? No tak. My tam nie dojedziemy. Bo mamy tam 8 dni. Ale pojedziemy do wujka. Pojedziemy do wujka. Na koniec dzisiejszego odcinka. Tak jest. Galeria. Tu jeszcze jeden można jakiś obraz znaleźć. Na jeden dni restauracji. No dobrze. I w Rzymie zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze tu facet stoi, kto by zamówić falsyfikat. Aha, dobrze. No to jeśli się odcinek podobał, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, czekajcie na kolejny materiał. Ja się będę z wami żegnał. Na razie, cześć.